widzieliście już nowości wśród robotów koszących przygotowanych przez firmę Husqvarna na sezon 2022. Wspominaliśmy o tym zimą, natomiast dzisiaj po raz pierwszy chcieliśmy Wam pokazać model 415X, który jest następcą modelu 315X. Ja nazywam się Adrian, roboty koszące to jedna z moich ulubionych dziedzin, jeżeli chodzi o asortyment firmy Husqvarna. I dzisiaj zaprezentujemy Wam model 415X, który jest godnym następcą modelu 315X. Jesteśmy w Makowcu, niedaleko Radomia, gdzie znajduje się siedziba naszej firmy i jest to jeden z pierwszych montaży w tym roku. Dopiero od niedawna pogoda umożliwia na mało inwazyjny, jeżeli chodzi o trawnik, mało inwazyjny sposób montażu robota, dlatego w tej chwili właśnie się za to zabieramy. A Wy na przebitkach będziecie mogli zobaczyć, jak wygląda proces montażu, no i jak wygląda ten trawnik po montażu. No w tej chwili przyrost trawy jeszcze nie wystartował, dlatego ten ślad po maszynie jest dosyć widoczny, natomiast w normalnych warunkach gwarantujemy Wam, że po 3, 5, po maksymalnie 7 dniach ten ślad jest kompletnie niewidoczny. Bez obaw, przy montażu robota koszącego nie zniszczymy trawnika. Ok, więc zacznijmy od spoglądnięcia na modele wspomniane przez nas z lotu ptaka. Co widzimy na pierwszy rzut oka? Moim zdaniem to 415 jest trochę mniejsza. Faktycznie, gabarytowo kosiarka jest troszeczkę mniejsza od swojej poprzedniczki, czyli od modelu 315X. Natomiast bez obaw, możliwości co do terenu, na którym pracuje ta kosiarka, są bardzo podobne. Jest to 1500 m2, natomiast no, do 1500 m2, umówmy się. My z doświadczenia staramy się te maszyny dobierać tak, żeby pracowały na około 70-80% maksymalnej powierzchni, do której są przeznaczone. Tak samo jak 315X, 415X posiada wbudowaną nawigację GPS i system łączności Autom Over Connect. Kosiarka ma swój własny, niezależny internet, który jest opłacony na 10 lat. W sytuacji próby kradzieży czy w sytuacji zablokowania się kosiarki aplikacja na telefonie powiadomi Was o tym bezzwłocznie. Jest nawet możliwość dodania numeru komórkowego. W sytuacji próby kradzieży możecie nawet dostać SMS-a na telefon. 415X w moim odczuciu ma nieco bardziej futurystyczny wygląd. Właściwie to jestem ciekawy, może dajcie znać w komentarzach, skupiając się tylko na aspektach wizualnych, który z tych modeli podoba Wam się bardziej. Wiadomo, 415, którą właśnie montujemy, to jest fabrycznie nowe urządzenie, natomiast 315X jest to urządzenie, które pracowało już 3 lata na trawniku. Przywieźliśmy ją tutaj tylko i wyłącznie w celu zestawienia ze sobą tych dwóch maszyn. Co się zmieniło? Ze względu na to, że 415X zyskała większą szczelność, jej kształt i obudowa są bardzo podobne względem modelu 305, na którym Husqvarna się tak naprawdę wzorowała. W ten sam sposób jak w 305 zdejmujemy pokrywę górną. W modelu 415X mamy fabrycznie zainstalowane światełka LED-owe, które w zależności od swoich preferencji możemy włączyć, wyłączyć, ustawić tak, żeby świeciły tylko w nocy. Do zdjęcia tej pokrywy mamy kluczyk. Odblokowujemy tutaj te triggery, dwa z tyłu, dwa z przodu. W ten sposób możemy zdjąć górną pokrywę. Po zdjęciu tej pokrywy możemy kosiarkę potraktować wodą z węża, żeby ją umyć, żeby z niej zlikwidować całą tą biomasę, czyli ten skutek uboczny koszenia. Ta mulczowana trawa w momencie, kiedy jest sucha, może się tutaj gromadzić, na pewno się zgromadzi, tak samo jak będzie się gromadziła pod spodem kosiarki. W modelu 315X przy uruchamianiu kosiarki wyświetlał się komunikat: nie myj kosiarki wodą, użyj szczotki. W 415X takiego komunikatu już nie zobaczycie. Śmiało możecie traktować kosiarkę wodą. Ważne, żeby nie traktować jej wodą pod wysokim ciśnieniem, czyli kategorycznie zabraniamy używania myjek ciśnieniowych. Wystarczy zwykła woda z węża i przy chociażby wymianie noży możemy tą kosiarkę umyć. Nie musimy się po prostu brudzić, nie musimy używać jakiejś szczotki. Płukamy to po prostu wodą z węża. Jedną z bardzo ważnych różnic, a w przypadku tej konkretnej działki to jest różnica, która zadecydowała o wyborze modelu 415X, a nie 315X, to regularne koszenie w wąskich przejściach. W przypadku sytuacji, kiedy mamy część trawnika z jednej strony domu, druga część jest oddzielona kilkunastometrowym
przejazdem kilkunastometrowej długości i wąskim, np. na szerokość 1 metra od drugiej części trawnika, no w tych miejscach pojawiał się problem, bo kosiarka musiała spędzać dużo więcej czasu, niż wynikałoby to z jej wydajności godzinowej po przeliczeniu metrażu kwadratowego i mogła tam zostawiać ślady. W sytuacji, jeżeli było to miejsce dosyć wilgotne i zacienione, mogło nawet dojść do zajeżdżenia trawnika. Na to mieliśmy też rozwiązanie chociażby w postaci trawy hybrydowej firmy Husqvarna, no ale 415X już nie ma możliwości, żeby doprowadziła do takiego stanu. Za chwilę zobaczycie dlaczego. Mimo tego, że instrukcja obsługi kategorycznie zabrania umieszczania stacji ładującej poza terenem koszenia, nasze doświadczenie pozwala na takie montaże. Robimy to bardzo często z bardzo prostej przyczyny. W sytuacji, kiedy kosiarka razem ze stacją dokującą jest chowana na zimę, jeżeli ta stacja dokująca stoi na trawniku, po podniesieniu tej płyty będziemy tam mieli taki paskudny placek gołej ziemi. W tej sytuacji kosiarka jest wrzucona poza trawnik, stoi na kamyczkach. Jeżeli jesienią tą kosiarkę razem ze stacją sprzątniemy, nie będzie tak naprawdę żadnego śladu. Zacznijmy od tego, że stację ładującą ustawiliśmy w największej części trawnika ze względu na to, że kosiarka najwięcej swojego czasu pracy będzie spędzała właśnie w tym miejscu. Chcąc wyeliminować możliwość wyjeżdżania śladów, zamontowaliśmy ją właśnie w tym miejscu. Chodźcie teraz za mną, wytłumaczę, dlaczego postawiliśmy tą stację właśnie w tym miejscu. Pokażemy to charakterystyczne wąskie gardło, ze względu na które klient zdecydował się na model 415X. Cały trawnik ma około 800 m kwadratowych powierzchni, z czego prawie 500 m kwadratowych jest w tym miejscu. Druga część trawnika jest oddzielona wspomnianym wcześniej wąskim przejazdem. Przejazd ma około 120 cm szerokości. Kilka centymetrów od krawędzi trawnika położone są przewody ograniczające, natomiast środkiem położony jest przewód doprowadzający, na podstawie którego kosiarka będzie wyjeżdżała do pracy w tamtą część trawnika, ale także jest to najkrótsza droga powrotu do stacji ładującej. Kosiarka sama dostosuje sobie szerokość korytarza do swoich potrzeb. Co to znaczy? Kosiarka jadąc tutaj będzie jechała kilkanaście centymetrów po jednej, po drugiej stronie od przewodu doprowadzającego. W sytuacji, kiedy jechałaby idealnie po tym przewodzie, na pewno wyjeździłaby ślady. Natomiast wyjeżdżając już poza ten teren, wracając do stacji ładującej, przeanalizuje sobie odległość przewodów ograniczających od przewodu doprowadzającego i poszerzy ten korytarz na tyle, że będzie mogła jechać po ponad metr po lewej stronie i ponad metr po prawej stronie od przewodu doprowadzającego, zwężając znowu ten korytarz tak, aby ustawić się i wjechać idealnie na wprost do stacji ładującej. Chodźmy dalej. Natomiast to jest to miejsce, tak naprawdę ten przejazd, który zadecydował o tym, że użyliśmy tutaj modelu 415X. W tej chwili monterzy programują kosiarkę tak, żeby kosiarka swoim typowym, czyli tym ruchem chaotycznym, tak to nazwijmy, kosiła te największe części trawnika. Natomiast doprowadzimy to do takiej sytuacji, że kosiarka ten teren będzie kosiła ruchem regularnym. To znaczy, będzie się ustawiała około raz dziennie na środku tego trawnika i będzie zajeżdżała na lewo, cofała na wstecznym, na prawo, kosząc całą tą powierzchnię i wyjeżdżając to. W przypadku starszych modeli, warto dodać, że 305 była pierwszym modelem, która miała koszenie tych wąskich przejść sposobem regularnym, a w przypadku wszystkich innych starszych modeli, tutaj w tych miejscach pojawiały się problemy. Zauważcie, że jest to miejsce mocno zacienione. Na trawniku mamy zamontowany system zraszaczy wynurzalnych i mogłoby się okazać, że kosiarka, będąc zaprogramowana na podstawie metrażu kwadratowego tej części, zostawiłaby nie do koszenia. Zwiększając jej procentowy układ czasu koszenia w tej części, znowu mogłaby wyjeżdżać tutaj i wydeptywać ślady. Natomiast w przypadku zastosowania kosiarki 415X, czy chociażby modelu 310, 315 Mark II albo 305, kosiarki te są w stanie skosić to raz dziennie, jadąc tym ruchem regularnym. Zapraszam teraz do przedniej części ogrodu. Korzystając z okazji, że jesteśmy na tak ładnie przygotowanym trawniku, może pokażemy od razu te najważniejsze aspekty, które powodują to, że kosiarka będzie w stanie skosić 100% powierzchni, nie zostawiając nawet najmniejszej grzywki do koszenia właścicielowi ogrodu. Pierwsza sprawa. Trawnik oddzielony od kamyczków, nie ma znaczenia, czy tu są kamyczki, czy to byłby drobniejszy, grubszy sort kamieni, czy byłaby to kora, jest oddzielone w tym wypadku 20-centymetrowym pasem kostki. W tej chwili jeszcze będzie trzeba tutaj uzupełnić ziemię, delikatnie przesypując co kilka dni
ziemią, tak żeby nie zagłuszyć tej trawy całkiem, ale żeby doprowadzić do sytuacji, kiedy trawnik będzie na jednej wysokości z tym obrzeżem. W sytuacji, jeżeli ten odskok będzie wynosił więcej niż 2-3 cm, kosiarka może się odbić zderzakiem, potraktować to jako przeszkodę i pojechać w inną stronę. Bardzo często również pytacie nas o to, czy kosiarka może bez problemu przejeżdżać z jednego trawnika na drugi, które są oddzielone od siebie na przykład kostką brukową, kostką granitową, czy jakimś innym utwardzonym materiałem. Materiałem, który ma utwardzić ten teren. Odpowiedź na to pytanie jest tak, ale oczywiście są pewne reguły, które muszą być zachowane, żeby kosiarka mogła przejeżdżać. Jakie? Zapraszam. Przede wszystkim wysokość przejazdu, na którym będzie, przez który będzie przejeżdżał automat, musi poziomie licować razem z powierzchnią trawnika. Tutaj też będzie trzeba delikatnie tą ziemię uzupełnić. Dodajmy, że jest to świeży trawnik zakładany na jesieni, to wszystko troszeczkę gdzieś tam osiadło, natomiast właściciel kosiarki ma sobie to wyrównać, tak żeby kosiarka mogła bezproblemowo przejeżdżać. W sytuacji tak jak tutaj musieliśmy ułożyć przewód ograniczający, tak naprawdę w dwóch miejscach, i przewód doprowadzający. W tej sytuacji idealnie na wprost są ułożone fugi, więc za pomocą szlifierki kątowej i dedykowanej tarczy nasi monterzy poszerzyli tą fugę na szerokość około 3 mm, co pozwoliło nam na instalację przewodu doprowadzającego i przewodów ograniczających. Też bez obaw, w tej chwili montaż jest skończony, natomiast jeszcze sprzątniemy po sobie, zamieciemy ten pył, który jest skutkiem ubocznym cięcia kostki szlifierką kątową. Natomiast w takiej sytuacji naprawdę nie jest to widoczne. Często właściciele ogrodów boją się, że zniszczymy im kostkę, jak ktoś usłyszy, że będziemy nacinać fugi kostki szlifierką kątową. Natomiast bez obaw, nie zniszczymy Wam ogrodu. Zapraszam dalej. Mamy kolejny fragment trawnika. Nie jest to wielka powierzchnia. Kosiarka 415X umożliwia wybór godzin, w jakich ta partycja ma być koszona. Właścicielom zależało na tym, żeby ta część była koszona tylko i wyłącznie w nocy, ze względu na to, że mamy tutaj plac zabaw dla dzieci. Dzieci, wiadomo, będą się na tym placu zabaw bawiły, mimo tego, że kosiarka jest w pełni bezpieczna, bo nawet jeżeli dziecko podejdzie, wsadzi rękę pod spód, podniesie tą kosiarkę, tarcza tnąca jest odsunięta na tyle daleko od krawędzi, że noże nie są w stanie zrobić dziecku krzywdy, a tuż po podniesieniu tej kosiarki, zajmuje to niecałe 2 sekundy, tarcza tnąca od razu się zatrzyma. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie robota koszącego, ale chcielibyście uwolnić się od koszenia, śmiało do nas możecie pisać, możecie do nas dzwonić. W tej chwili z czystym sumieniem mogę zagwarantować, że nie ma takiej działki, której za pomocą robotów koszących Husqvarna nie ogarniemy. Nie ma takich działek. Czasami zdarza się, że działka jest bardzo duża, trzeba użyć 2, 3, 4 albo nawet więcej robotów koszących, ale generalnie nie ma w tej chwili rzeczy niemożliwych. Także jeżeli koszenie sprawia Wam problemy, nie wiecie co robić z tą dużą ilością trawy po skoszeniu, śmiało się z nami kontaktujcie, na pewno znajdziemy jakieś rozwiązanie. Do zobaczenia, cześć!